Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam was bardzo serdecznie w Amnezji wraz z Orionem, który tak pięknie się do nas uśmiecha. Słuchajcie, lecimy po prostu dalej. Nie budziłaś się w swoim miejscu już od jakiegoś czasu. Twoje mieszkanie naprawdę jest świetne, takie bardzo relaksujące. Ma, Może nie jest to zbyt dobry czas na relaksowanie się. Zastanawiam się, co mogłoby się stać. Oby nic złego. O, ktoś tu jest. To Shin. O, nasz kochany. Shin jest piękny. Naprawdę. Ogólnie uwielbiam tę grę z grafiki. Naprawdę. Doberek, pójdziesz gdzieś ze mną? Wow. On oczekuje od ciebie rzeczy natychmiastowej, bez jakiegokolwiek wytłumaczenia. A jak zawsze, się jeszcze nie przyzwyczaiłeś. Proszę cię. Okej. Idziemy do domu Tomy. Nie do jego mieszkania. Idziemy do domu jego rodziców. Okej. Wygląda na to, że jednak ci to wytłumaczył. Mogłoby być to dosyć podejrzane, jeżeli poszedłbym tam sam. A więc po prostu powiemy, że nasza trójka chce razem spędzić czas. Po prostu rób to, co ja. Okej, nie zepsuję. Mam nadzieję. Zaraz podejdę. O, zaczekaj. Czyli to dom Tomy. Jest naprawdę blisko. Wygląda na to, że jest to jakieś dwa budynki dalej od miejsca, w którym mieszka Shin. Twoje rodziny naprawdę mieszkały niedaleko. Nic dziwnego, że się zaprzyjaźniliście. No ba. Dzień dobry. A któż to? Shin des. Hej, Shin. Bardzo miło mi panią widzieć. Shin? Zaczekaj. Shin! O, a ty się ta dziewczynka to nie Charmin? A dziękuję. Naprawdę dużo mi to zajęło. Wygląda na to, że nadal dajecie się z Tomą, a czemu nie? Przyszliście tutaj do niego. Toma jakiś chwilę temu poszedł, zabierając samochód. Okej. A więc go teraz tutaj nie ma. Zaczekaj, naprawdę? W takim razie wydaje mi się, że się z nim minęliśmy. Rozumiem. Nasza dwójka miała dzisiaj w sumie razem pojechać. Cóż za kłamstwo. O, miała pojechać z wami. Mógłby przynajmniej o tym powiedzieć. Prawdopodobnie był zbytnio... Nie chciał zbytnio powiedzieć, że nadal trzyma się ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa. Prawdopodobnie nabijałaby się z niego pani, kiedy tylko on wróci, prawda? Tak, na pewno zrobię. Uważajcie na siebie, wasza dwójka. Dziękujemy pani. W takim razie będziemy już szli. I co to miało zrobić Toma? Dlaczego on miałby tak kłamać? Przecież kiedy tylko Toma wróci do domu, dowie się o tym. Dlaczego wyglądasz na taką zaalarmowaną? Nie martw się. Tak szybko jak Toma o tym usłyszy, prawdopodobnie dopasuje się do naszej opowieści. No dobra, no niech ci będzie. Przynajmniej tak sądzę. A więc nie jesteś pewien. No nic, jedyną rzeczą, którą tak naprawdę chciałam zrobić, było sprawdzenie tego, czy pożyczył samochód, czy nie. A więc w takim razie... to dobrze, jeżeli mają jakieś wątpliwości. A więc przyszedł tutaj, żeby je pożyczyć. W takim razie to poświadcza moim mniemaniom. Twoim mniemaniom, czy on ma na myśli to, co przed chwilą usłyszeliśmy? Czy to wszystko jest prawdą? Jak to, że Toma pożyczył samochód, może cokolwiek świadczyć? I tak właściwie to gdzie Toma pojechał? Gdzie byś chciała w takim razie iść? Pójdę z tobą gdziekolwiek chcesz dzisiaj. Nie będę marudził. Ojejku! Ach,
myślę, że ten dzień się dla mnie naprawdę... myślę, że powinienem dzisiaj nadrobić tak jakby to, co będzie straszne jutro. Chciałbym ci to wynagrodzić teraz. Okej. Powinna się przynajmniej dzisiaj dobrze bawić. W takim razie, gdzie idziemy? O Boże. Chcę iść do jakiejś kawiarenki. Kawiarenka nie dziękuję, bo same w niej pracujemy. Niekoniecznie. Powinniśmy razem się pouczyć. W ogóle nie romantyczne. Albo chciałabym pójść do kina. Nie mam żadnego pojęcia, co gra chce ode mnie, żebym to zrobiła, ale może chodźmy do kina? Przynajmniej tak wszystkie pary robią, więc raczej nie powinno być w tym nic złego. Nie mam nic przeciwko, ale to nie jest zbytnio przyziemne? Czy to naprawdę okej? Normalne, ha? Wygląda na to, że często chodziliście razem do kina, no widzisz. Po prostu chodźmy na stację. Skoro mamy czas, możemy nawet zajrzeć do jakiejś kafejki. Czyli prawdziwa randka, tak? Znowu nas przeniesie i nie będziemy na tej randce pewnie, nie? Tak jak wtedy było. Nie masz zielonego pojęcia, co zazwyczaj oglądaliśmy, kiedy chodziliśmy we dwójkę, prawda? Ja po prostu to powiem. Nie zniosę ani krwi, ani siły, w sensie robienia komuś krzywdy. Nie chcę widzieć, jak ludzie umierają. No ja też niekoniecznie. Co? Starasz się rozwiązać prawdziwą sprawę domniemanego morderstwa. I jeszcze mówisz takie rzeczy. No wiesz, Orion, to nie znaczy, że no... No musi, tak? Zastanawiam się, czy on wtedy tak bardzo cierpiał z powodu tego akcydentu, który się zdarzył, dlatego że było tam tyle krwi. Jest to chyba ciężkie dla niego, żeby to wszystko znieść. Zastanawiam się, dlaczego ostatnimi czasy tyle filmów, jak i gier skupia się na tym, że ludzie umierają. Co jest fajnego w patrzeniu na ludzi, którzy są cali we krwi? Też nie wiem, Shin, mnie nie pytaj. Wszystkie filmy tego lata są jakieś groteskowe. Co byśmy mogli obejrzeć? Może coś ze specjalnymi efektami? Nie? Komedia romantyczna. Właśnie. A co powiesz na film randkowy, taki bardziej romantyczny? Jeśli pozwolę ci zadecydować, prawdopodobnie pójdziemy na jakiś romans, prawda? Tak, tak, Shin, dokładnie, pójdziemy i nie będziesz miał kompletnie nic do gadania. Ja ci to mówię. W sumie jest to lepsze niż te krwawe jatki. Ale jest trochę ciężko mi na takich filmach wysiedzieć. I nie czujesz się trochę dziwnie też? Siedząc obok mnie, kiedy jest jakaś scena całujących się albo takie inne rzeczy. Jakie masz na myśli inne rzeczy? Nie wnikam. A może próbujesz dać mi do zrozumienia, że także chciałabyś zrobić coś takiego ze mną? W takim razie obejrzę to dla dobra samego siebie. Dla nauki. Dobrze, obejrzyjmy dla nauki. Chociaż tak szczerze powiedziawszy, wątpię w to. Aj, Shin, spokojnie. Może ona nabierze ochoty. No nic, nie martw się. Zniosę dzisiaj wszystko. Naprawdę. Możesz wybrać, co chcesz. Dziękuję. Jaki słodziak. Co za słodziak. No dobra. Biedny się będzie się męczył. No cóż, przepraszam. Jakie to śliczne. Lubię takie chibi obrazki. Bardzo. No i co? Skończyła się nasza randka, tak? No dobra. No dobra. To żeśmy było romantycznie, ja nie powiem. Robienie tych wszystkich rzeczy naprawdę sprawiło, że dzień nam przeleciał. To już prawie koniec. Hej, czemu nie zostaniesz tutaj na noc? Ten film ci się udzielił, co? Odmawiam. Orion, please.
Nie mam żadnych ukrytych motywów. Z pewnością mam. Nie, Charmin, nie daj się oszukać. No i co się tak na mnie patrzysz? Przepraszam. No cóż, ja i tak czy siak już wiem. Przecież to jestem ja jedyną osobą, która spowodowała, że mi nie do końca ufasz. To nie będzie tak jak tamtej nocy. Ja tylko... Naprawdę... Jestem niespokojny, kiedy jestem sam. Ojejku, i tak się jeszcze na nas patrzy. No nic. Miałem zamiar spotkać się z nim jutro i wszystko omówić. Tak, żeby być całkowicie szczerym. Nie mam zielonego pojęcia, jak on na to odpowie. No wiesz, jak mu zarzucisz takie coś, to ja się nie dziwię, tak? Zrobiłem co w mojej mocy, żeby to jakoś tak uściślić. Ale to wcale nie jest, że będzie jako obrona. Chciałem tylko położyć mocne fundamenty, tak żeby on nie mógł się z tego wywinąć. Jest małe prawdopodobieństwo, że będzie chciał użyć na mnie siły, ale w sumie nie wiem, co się może stać. Biedny się martwi. Ja mu się nie dziwię, nie? Raczej wątpię, żeby było to skończyło się na jakichś tam przepychankach. No ale z drugiej strony przecież był ten incydent w pensjonacie. Jest bardzo prawdopodobne, że był to tylko wypadek. Ale nie możemy być pewni. Skoro on naprawdę mógł próbować wyeliminować Sawę, ponieważ ona przeszkodziła mu w zniszczeniu dowodów, prawdopodobnie będzie on przygotowany na wszystko. Jeżeli zdecyduje się, żeby ukazać prawdę, może stawiać opór. Mam nadzieję, że jego opór nie przekroczy linii fizycznego kontaktu, ale jeśli tak, czy on właśnie powiedział, że Toma będzie próbował uciszyć Shina? Nie, no bez przesady. Ale Kent i Ukio przecież także mają dowody, które znaleźliśmy wcześniej. Nie byłoby sensu w uciszaniu Shina, prawda? On się jeszcze nie poddał. Właśnie dlatego dzisiaj wziął samochód, żeby pojechać tam i wyzbyć się wszystkich dowodów. Ale myślę, że prawda już wyszła na jaw. To jest dla naszego dobra. I także dla jego dobra. Dlatego właśnie mam zamiar wszystkim pokazać. Muszę odłożyć moje emocje. I nieważne, jak ty zareagujesz na spotkanie z prawdą, muszę znaleźć tę determinację. Dlatego chcę, żebyś była blisko mnie dzisiejszej nocy. Powiem mojej mamie, że tutaj zostaniesz i będę spał na kanapie. Przysięgam, nic nie zrobię. Okej. Chcę tylko wiedzieć, że ty jesteś po mojej stronie w tym wszystkim. Proszę, zostań dzisiaj. Okej. Ale przecież masz kogoś, kto jakby będzie się mną opiekował, albo to obietnica, okej? No to obietnica, okej? Jak soksry? Tak, to obietnica. Arigato. Dziękuję. O, nie ma za co. Jeszcze się uśmiechnął. A, cios poniżej pasa. Wygląda na to, że nic na to nie poradzisz i tutaj dzisiaj zostaniesz. On idzie tak daleko, żeby to wszystko wytłumaczyć. I wygląda, że naprawdę jest przy tym poważny. A poza tym, jest małe prawdopodobieństwo, że on mógłby coś zrobić. A więc, jakby co? Możesz go kopnąć i poprosić Tomę, żeby uratował twój honor.
Nie, nie, spokojnie, spokojnie, Orion, nie martw się. Co ważniejsze, prawdopodobnie ty też będziesz potrzebowała determinacji jutro. Możesz sobie cokolwiek przypomnieć? Znaczy to wspomnienie? A może boisz się sobie przypomnieć? A może chcesz? Hej, masz coś przeciwko, jeśli usiądę obok ciebie? Przed chwilą powiedziałeś, że się nie będziesz zbliżał, no ale dobra. Ojejku, jakie piękne. Ale mnie rozpieszczałem, słuchajcie, ostatnio w tych odcinkach, ja nie wiem. Za drugim razem, jak policja mnie zabrała... Naprawdę myślałem o tym, że powinienem dać tobie odejść. Zapomniałaś o tym, że byłaś we mnie zakochana i ten czas, który spędziliśmy razem, kiedy byliśmy dziećmi, całkowicie został wymazany. Zacząłem się czuć, jakbym sprawiał ci tylko same problemy. Nie chciałem sprawiać, żebyś się martwiła o cokolwiek. A więc myślałam, że po prostu dam ci odejść i zapomnieć. Zdałem sobie sprawę, że jeśli zakochasz się w kimś innym, to przecież nie tak, że będę w stanie coś z tym zrobić. Ale nie mogłem nic na to poradzić. Byłem do niczego. Nie mogę pozwolić ci odejść, przepraszam. Zawsze myślałem, że powodem, dla którego ty i Toma staliście przy mnie, to tylko było dlatego, że byliśmy przyjaciółmi z dzieciństwa. I to nie tak, że przecież lubiłaś mnie jako jednostkę. Było to dla ciebie naturalne, żeby być przy mnie, a więc myślałem, że będzie to najlepiej, jeżeli zmienię się z twojej ala rodziny na normalnego mężczyznę. Ale twoje wspomnienia się zagubiły i tak właściwie zapomniałaś wszystko. Naprawdę byłem przerażony, kiedy myślałem o tym, że kiedyś znikniesz. Ale ty wciąż tutaj pozostałaś, przy mnie przez ten cały czas. Wierzyłaś we mnie. Wiesz, to naprawdę trzeba mieć niesamowitą odwagę, żeby wciąż stać przy facecie, który mógłby zepchnąć swoją dziewczynę z klifu. Nie ma za co. Kiedy sobie to przypominałem, myślałem, że naprawdę jesteś wspaniała. Kiedy poszedłem, żeby zobaczyć twój pierwszy występ na żywo, nienawidziłem, żeby to przyznać, ale naprawdę nie miałaś wtedy talentu. Dziękuję. I właśnie dlatego powiedziałem ci takie straszne rzeczy. Starałem się, żebyś to porzuciła. A nawet jeśli byś tego nie porzuciła, dałem ci jasno do zrozumienia, że lepiej będzie, jak będziesz ciężko pracować. Ale potem na następny rok byłaś jak całkowicie inna osoba. Zawsze widziałem cię do tamtego momentu jako moją przyjaciółkę z dzieciństwa, ale po raz pierwszy pomyślałem wtedy, że jesteś piękna. Widziałem wszystkie żałosne i głupie rzeczy na twój temat, ale i tak czy siak się w tobie zakochałem. A także wiedziałem gdzieś głęboko we mnie, że ty naprawdę się bardzo starałaś. Po tym jak już skończyłaś śpiewać, przybiegłaś do mnie z największym uśmiechem na twarzy, jaki mogłaś mieć. Zapytałaś mnie, jak ci poszło. I byłaś taka pewna siebie. Wszystko jedyne, co mogłem powiedzieć, to jakieś głupie... Dobrze sobie poradziłaś. I nawet wtedy wyglądałaś na taką szczęśliwą. A ja powiedziałam tylko to. Powiedziałaś mi, że to było tylko dzięki temu, że ja cię tak skrytykowałem. I dodałaś jeszcze dziękuję. I myślę, że wtedy przegrałem. Właśnie w tym momencie poczułem się, że tak naprawdę ja nigdy z tobą nie wygram.
I to właśnie byłaś ty, z tych wszystkich ludzi. Żeby powiedzieć ci prawdę. Tak naprawdę, żeby powiedzieć ci prawdę. Wiedziałem, że byłaś kochana przez ludzi, którzy ciebie otaczają. Mówili ci, że jesteś mądra, ciężko pracująca. Sumienna. Ale to był obraz, który sobie zapracowałaś. W rzeczywistości. Robiłeś głupiutkie rzeczy. Ja znałem tę prawdziwą ciebie. Więc nie musisz pracować tak ciężko, żeby wywrzeć na mnie jakieś wrażenie. Przecież ja już wiem, że jesteś wspaniała. Dlatego, kiedy jesteś obok mnie, możesz być tą swoją głupiutką sobą. Ja ochronię tę słodką, głupią część ciebie i też tą ciężko pracującą. Ja ochronię wszystko. Będę mężczyzną, z którego będziesz dumna, że go znasz. Ale też się boję. To wyznanie, halo. Hej, zaśpiewasz mi piosenkę? Nieważne co, cokolwiek sobie przypomnisz. Ojejku, może piosenka z kafejki, albo nie myślę, żebym potrafiła śpiewać tak jak kiedyś. To jest takie bardzo klisze, takie, nie, chyba wolę to pierwsze. Nie myślę, że potrafię śpiewać tak jak kiedyś. W takim razie musisz ponownie ćwiczyć. Byłaś w stanie dokonać tego raz, a więc myślę, że będziesz w stanie dokonać tego jeszcze raz. Ojejku, jak słodko. Po prostu dla mnie zaśpiewaj. A to było romantyczne. Słuchajcie, dawno nie czytałam czegoś tak romantycznego, aż mi łzy stanęły w oczach. Ojejku, shit, how dare you. W porządku. Tak, po pracy. Wiesz, gdzie jest to skrzyżowanie przy kafejce, jeżeli skręcisz za rogiem? Tak, te pod autostradą. Tak, tam. Aha. Tak, spotkajmy się tam. O, poczekaj chwilę. Wstałaś? Będę wychodził już z pokoju, a więc ty zaczekaj chwilę, zanim zaczniesz się przebierać. Sorry, to nic takiego. A więc nie masz nic przeciwko? W porządku. W takim razie widzimy się po pracy. Ohayo. Doberek, no cześć. Shin, aitsu to yakusoku shiteru mitai da ne. Wygląda na to, że Shin się z kimś umawiał. Kyou hanashi o tsukerun da ne. Baito no ato de. Wydaje mi się, że dowiemy się o tym po pracy. Kiite da yo na. Kyou no baito no ato. Dzisiaj po pracy. Machiawase basho ni kite. Idź razem z Tomą na to skrzyżowanie koło kafejki. Basho wa aitsu ga wakatteru. Wie, gdzie to jest, to o czym mu mówiłem. Wątpię, żeby cokolwiek się stało, ale bądź ostrożna, tak na wszelki wypadek. No nic, ja już pójdę, a więc się ubierz. Okej. No tak, wygląda na to, że nie mogę go obwiniać. Ale to musiało być naprawdę ciężkie, żeby powiedzieć coś takiego... Uważaj, jeżeli chodzi o Tomę. Jestem pewna, że Shin jest tym, któremu jest z tym najciężej ze wszystkich nas. No tak, bo my w sumie nie bardzo pamiętamy to, że Toma był tym naszym przyjacielem z dzieciństwa. Hej, dzień dobry, ale mam ciężkie serce. A więc zostałaś u Shina na całą noc. Wydawało mi się, że słyszałem twój głos z tego ranka. Przepraszam, to nie myśl sobie za dużo. Podskoczyłem do twojego mieszkania w drodze tutaj, ale nikogo nie było, a więc mam rację. Tak, Misiu, przepraszam. Nawet bez twoich wspomnień ty wciąż wybierasz Shina. To nie o to wczoraj chodziło, albo ... Myślę, że to będzie to nie o to wczoraj chodziło. Rozumiem. Ale to prawda, że jemu ufasz na tyle, żeby spędzić z nim noc sam na sam. Rozumiem, Misiu. No dobra, chodźmy do roboty.
Mam ciężkie serducho, mam ciężkie serducho i co teraz? Parę godzin później. Wygląda na to, że już wszystko zrobione. Musisz ruszyć się na to miejsce, gdzie macie się spotkać. No co Tomuś? Powinniśmy iść, Charmin. Shin poprosił mnie, żebym ciebie odprowadził. Mhm. Czyli tak to wszystko się rozwiąże. 30 minut później. Wiesz, czekałeś tutaj na mnie tego innego dnia też. Co się stało z twoją szkołą przygotowawczą? Okłamałeś nas mówiąc o tym, że nie masz dzisiaj lekcji, prawda? Mogę nadrobić wszystkie moje sprawy, jeżeli chodzi o uczenie się później, ale teraz nie mogę skoncentrować się, ponieważ muszę to wszystko rozwiązać. Będzie naprawdę śmieszne, jeżeli oblejesz egzaminy tylko przez to. Nie dam ci nic, żebyś mógł się z tego śmiać. W takim razie rozwiążmy to. Mhm. W porządku. Gdzie powinniśmy zacząć? Charmin, chodź tutaj. Tamtego dnia to ty byłeś tym, który ją zranił, kiedy ona tam opadła na sam dół klifu, prawda? Pozwól, że zapytam cię o jedną rzecz. Dlaczego tak myślisz? To będzie ciężko, ja się muszę skupić, o kurde. Procesem eliminacji z tych innych rzeczy. Pierwsze, co tak naprawdę mnie tak dusiło, było to, co powiedziałeś, kiedy została wypisana ze szpitala. Aha. Zaczekaj się. Ona przecież wyszła wczoraj ze szpitala. Dlaczego ją tutaj przytargałeś? Charmin, wyglądasz blado. Twoja głowa cię boli? No właśnie, ja też na to wtedy zwróciłam uwagę, ale jestem głupia. Przecież ja właśnie wtedy mówiłam, dlaczego on się nie pytał o jej bandaże na szyi. A, mądry Shinoś jesteś. Zapytałeś się, czy boli cię głowa, pamiętasz? Nie pamiętam. Zapytałem? A co by było w tym takiego dziwnego? To prawda, że uderzyła się w głowę, ale patrząc po raz pierwszy, w sumie rany na jej szyi wydawały się gorsze. Ona krwawiła i to bardzo. Powiedzieli nawet w szpitalu, że te jej rany mogłyby być śmiertelne. Ludzie w tamtym miejscu też to zauważyli. Po tym, jak została ona wypisana, wszyscy zwracali uwagę na jej bandaże, które były wokół szyi najpierw. A więc dlaczego nagle ty byłbyś... zastanawiałbyś się nad jej głową, Toma? Ponieważ słyszałem, że jej szyja wcale nie czuła takiego wielkiego bólu, a więc wywnioskowałem, że tępy ból mógłby być bardziej dla niej dokuczliwy. Okej, rozumiem. W takim razie pozostawmy to tak, jak jest. Co więcej, jej wspomnienia. Ona nigdy nie wspomniała nic o tym, że odzyskała świadomość, będąc na dole klifu, zanim straciła swoje wspomnienia. Prawdopodobnie zdała sobie sprawę, że ja nie byłbym w stanie pójść, by jej znaleźć. Wiedząc, że to, co się stało, ona tak jakby pozbyła się tego wspomnienia, jakby było niczym. Jeszcze, była to jedna z pierwszych rzeczy, które ona sobie przypomniała zaraz po tym, jak straciła swoje wspomnienia. I tak naprawdę straciła swoje jakiekolwiek opinie, które miała. I mówiła o tym dosyć bezpośrednio i otwarcie, że to właśnie ja poszedłem i ją znalazłem. Ale przecież ja nie poszedłem. A więc wygląda na to, że Charmin pomyliła
mnie z kimś innym, kto poszedł jej szukać. Pomyliła tę osobę ze mną. No cóż, pozwól, że cię o coś zapytam. Czy nie ma jakiejkolwiek możliwości, że to ty byłeś tą osobą, która poszła i ją znalazła? Żadnej. To niemożliwe. Jeśli poszedłbym tam i zrobiłbym coś takiego, byłbym cały we krwi. Przecież te wszystkie ślady krwi. Krew była wszędzie. To nie tak, że przecież ona mogła być tylko zepchnięta. Tamta osoba prawdopodobnie próbowała ją podnieść, kiedy ona była cała we krwi i starała się, albo może się postarała, nieść ją na swoich plecach. Prawdopodobnie ta osoba dotknęła dłońmi jej szyi, starając się zatrzymać krwawienie. To jest najbardziej prawdopodobna reakcja. Ale skoro to wszystko zrobili, to nie tylko ich ręce, znaczy nie tylko ręce tej osoby byłyby całe we krwi. Prawdopodobnie musieliby umyć te ręce, ale nie... Prawdopodobnie mogliby umyć te ręce, ale nie swoje ubrania. I co by się stało, gdyby ta osoba pokazała się z powrotem, wyglądając właśnie tak? To naprawdę musiało być straszne. To naprawdę musiałoby być oczywiste wręcz, że ta osoba jej dotknęła. Ale ja także nie wpisuję się w ten opis. Wszyscy wiedzą, że ja jej nie znalazłem i przecież wróciłem do pensjonatu. Ale w czasie, kiedy tam wróciłeś, już ją przynieśli z powrotem i wszyscy byli w kompletnej panice. Skoro od razu do niej ruszyłeś, żeby ją przytrzymać, twoje ciuchy mogłyby wsiąknąć krwią. Tak właściwie nikt nie zwróciłby uwagi, jak wyglądałeś sekundę wcześniej. Rozumiem. W końcu końców, wiemy, że to nie ty w takim razie. Ale to wciąż nie znaczy, że byłem to ja. Odciski butów. Jeżeli mieliby zabrać je na policję, mogliby dokonać porównania. Wątpię. Prawdopodobnie ta osoba już pozbyła się tych odcisków. No to ma. To naprawdę podejrzane, skoro o tym mówisz. Przecież wiesz, że zrobiłem im zdjęcia, zanim zostały wyrzucone, prawda? Mogę przypuszczać. Ale przecież nie ma jakiejkolwiek gwarancji, że one będą wystarczającym dowodem. W takim razie jeszcze jedna rzecz. Były dwa powody, dla których wróciliśmy do pensjonatu. Pierwszą z nich było to, żeby pomóc jej odzyskać wspomnienia. Drugą było to, żeby zobaczyć, kto jest winowajcą i poszukać dowodów. Jeśli poszedłbym z powrotem na tą scenę, gdzie tam to się wszystko wydarzyło, pomyślałem, że mogliby oni rozejrzeć się i sprawdzić, czy nie ma tam jakichś dowodów. On to sobie wszystko dobrze przemyślał, naprawdę. Ale przecież ludzie, którzy znaleźli jakiekolwiek dowody, to byłem ja i Sawa. Przecież nie wiesz, kto był odpowiedzialny za przeszukanie tego wszystkiego. Ja wiem. Poprosiłem Sawę, żeby nagrała waszą konwersację przez ten cały czas. Oj, Tomuś, wpadłeś, mój kochany! A więc posunąłeś się tak daleko, wow! Sawa naprawdę nam pomogła. Powodem, dla którego Sawa tak naprawdę z tobą się sprzeczała, kiedy starałeś się pozbyć tej nocy wszystkich dowodów, było dlatego, że poprosiłem ją, żeby miała cię na oku. Jeżeli ja byłbym na nogach w tym samym pokoju co ty, nigdy nie odważyłbyś się, żeby spróbować wyjść.
dlatego poprosiłem ją. Poprosiłem ją, żeby zaczekała chwilę. I jeśli ktokolwiek spróbuje wyjść z ich pokojów, żeby zawołała wszystkich. Rozumiem. A więc to dlatego cała była na nogach, pomimo że było tak późno. I w sumie była w tych samych ciuchach, co nosiła je wcześniej tego samego dnia, czyli że się nie przebrała. Tak. Nigdy nie myślałem, że coś takiego może się stać. Naprawdę czułem się beznadziejnie, prosząc ją o coś takiego. Hej, i czy naprawdę to był tylko wypadek? Jesteś pewien, że nie strąciłeś Sały z tych schodów? No, Tomuś! Toma. Tłumacz się! Toma? Dokładnie. Toma! To był wypadek. Czy to tak naprawdę Toma? A więc on chciał się pozbyć tych dowodów. Ajejko. Ja po prostu się o ciebie martwiłem. I tak właściwie nie zauważyłem Sały. Nie, tak na... No nie zauważył, że tam Sała wyszła z tego pokoju. Widziałem tylko, że nareszcie poszedłeś spać. I w momencie, w którym wyszedłem z pokoju, ona mnie zawołała. Spanikowałem i przywaliłem jej z łokcia. Nie myślę, żebym aż tak mocno ją uderzył. Cała prawdopodobnie była zaskoczona. Utraciła grunt pod nogami i spadła ze schodów. Naprawdę byłem zszokowany, kiedy to się stało. Nie miałem zamiaru zrobić czegoś takiego. Też tak myślę. Mimo tego, że ją uderzyłeś, spanikowałeś i pozostawiłeś masę dowodów tam. Teraz jak o tym myślę... wątpię, żebyś był w stanie... być taki spokojny i wszystko starać się zataić. Chciałem wyjść naprzód i przeprosić, ale też nie chciałem, żeby ona dowiedziała się o tym, co chciałem zrobić. Nareszcie mogę przeprosić Sałę. Dzięki, że sam do tego doszłeś, Shin. I? A co z wyrządzeniem krzywdy Charmin? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś, Toma? To także był przypadek. Starałem się ją podnieść, ale moje ręce się poślizgnęły. Misiek, ty się tłumacz. To jest kłamstwo. Jestem poważny. Powód, dla którego nie przyznałem się do tego, to dlatego, że straciłem swoją szansę. W momencie, w którym zdecydowałem się, żeby o wszystkim powiedzieć, wróciłem do pensjonatu. Wszystko zostało uznane za wypadek. Kiedy odzyskała świadomość, będąc w karetce, spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i powiedziała dziękuję. Nie potrafiłem nic powiedzieć. Jeżeli ponownie bym to rozgrzebał, wyszłoby to wszystko na jaw i wyszedłbym tak przed siebie, skończyłoby się na tym, że ona by była ranna. Zdecydowałem się, żeby to wszystko nieść na własnych barkach aż do śmierci. Oczywiście, kiedy nagle wszyscy zaczęli podejrzewać ciebie, Shin, myślałem o tym, żeby wyjść i przyznać się masę razy. Ale wierzyłem w to, że wszystko zostanie rozwiane. Przecież byłeś kompletnie niewinny. A więc tylko, żebyś wiedział. Jeżeli zostałbyś zaaresztowany i coś by ci się przez to stało, od razu bym coś powiedział. Jest tylko tak jak gdybanie, moi drodzy. W to nie wątpię. Kiedy zabrali mnie na przesłuchanie,
Przecież to byłeś ty, który przyszedł i protestował przed policją tyle razy. Przecież nawet pomogłeś mojej mamie w pisaniu petycji. Wiem lepiej niż ktokolwiek inny, że nigdy nie miałeś zamiaru, żebym to ja płacił za czyjeś zbrodnie, znaczy za twoje zbrodnie w sumie. Wszystko co chciałeś, to to, żeby uszło to jako wypadek. Nie chciałeś, żeby kogokolwiek obwiniano. Ale to złe. Mimo, że nawet to było tylko przez moment, miałeś jakieś złe intencje. Nie możesz udawać, że ci się nic nie stało. Mogę. Shin, może i ty masz dowody na to, że było to przestępstwo, ale nie masz motywu. Zawsze będę mówił, że był to tylko wypadek. Przepraszam, że starałem się to zakryć, ukryć, ale nie zrobiłem jej krzywdy z jakichś złych powodów. Przecież nawet nie ma powodu, dla którego ja chciałbym ją skrzywdzić. To wierzę. Jest, no super. Okej. Charmin, pamiętasz, co się wtedy stało? Co powiedziałaś? I co się przez to stało? Pomyśl! Czy naprawdę chciałaś odwrócić swoje oko od tego wszystkiego, bo nie chciałaś po prostu tego widzieć? Myślisz, że to okej? Nie będziesz w stanie się ruszyć. Czy to przywiązanie, ta relacja jest naprawdę taka ważna? Nie możesz tego wszystkiego zniszczyć? Przypomnij sobie! No nie nalegaj tak, Shin! Shin, wtedy to co widziałam. Charmin, tu jesteś. Nic nie jest? Możesz wstać? Shin, przyszedłeś po mnie. Omae, boketeru na. Wygląda na to, że jednak ci się udało. Naprawdę strasznie krwawisz. Musiałaś się nieźle pociąć tymi butelkami. I dlatego mówiłem, że śmiecenie to zła rzecz. Poczekaj chwilę i staraj się nie ruszać. Au! Samo przytrzymywanie nie wystarczy, żeby zatamować krew. Muszę dostarczyć cię do szpitala jak najszybciej. Poniosę cię na swoich plecach, trzymaj się. Shin, naprawdę jesteś taki miły. Możesz mnie widzieć? Wszystko mnie boli. Wszystko jest jakby za mgłą. Nie widzę zbyt dobrze, Shin. Dlaczego? O, Jezus Maria, jak on się patrzy. Shin nie jest na tyle miły. Nie myślisz o tym? A więc dlaczego Shin? Co ty mówisz? Dlaczego to nie mógłbym być ja? Ojej, czyś by nas upuścił? O, Shin, Toma! No i kurna. Nie, niemożliwe. Dlaczego Toma miałby zrobić coś takiego? Dlaczego? Nie, muszę to natychmiast zapomnieć. To był wszystko błąd. Muszę to wszystko zapomnieć. Ooo, wygląda na to, że udało ci się rozpieczętować swoje wspomnienia. Orion. Nareszcie mogę wrócić do miejsca, do którego należę. Mogę wrócić do domu. Jeszcze wszystkiego sobie nie przypomniałaś, ale wygląda na to, że rzecz, która zapieczętowała twoje wspomnienia, zniknęła. Wszystko sobie niedługo przypomnisz. Przecież masz przy sobie księcia, który będzie przy tobie i któremu możesz ufać. Ojejku! Orion, odchodzisz? Nie, Misiu, ja ciebie tak uwielbiam. Tak. Muszę zrobić to, co do mnie należy. Kiedy skończy się nasze odseparowanie, wszystko o mnie zapomnisz. Ale ja
Ciebie nigdy nie zapomnę. Ojejku. Nieważne, gdzie będę. Zawsze będę modlił się o to, żebyś była szczęśliwa. Dziękuję ci, Orion. Ja także będę się modlić o to, żebyś ty był szczęśliwy. Bye bye. Dzięki. Pa pa. Nie żegnaj się z nami. Nie, no gdzie ja będę płakać. O Jezu. Okej, słuchajcie, mamy 45 minut odcinka i ja myślę, że tutaj kończymy, bo prawdopodobnie to jeszcze nie jest koniec, bynajmniej ja tak myślę. A jak będzie, no to ja dogram to, co trzeba będzie. I nie wiem, odcinek może będzie godzinny, nie wiem. No ale dobra, słuchajcie, na razie starczy i widzimy się w przyszłym odcinku. Może już u Ikiego, a może nie. Zobaczymy, czy to będzie koniec, czy nie. Ale bądź co bądź, słuchajcie, na dzisiaj skończymy i tak odcinek jest długi. Trzymajcie się, pa pa, dziękuję wam jeszcze raz.